Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Lubińskiej Policji wyjaśniali okoliczności kradzieży sklepowych, w których podejrzany był jeden z mieszkańców miasta. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, wykonując czynności ustalania sprawcy kradzieży, do jakich dochodziło na terenie naszego miasta, wybrali się do jednego ze sklepów spożywczych na terenie osiedla Centrum w Lubinie. W trakcie zabezpieczenia monitoringu policjanci zauważyli kobietę, która nerwowo zachowywała się, przebywając na terenie sklepu. Jak się okazało, kobieta ta chwilę wcześniej dokonała zaboru gier na konsolę. Kobieta ukradła gry na konsolę, nie pogardziła również długopisami i markerami. 36-latka trafiła do policyjnego aresztu, a przed sądem odpowie za kradzież cudzego mienia. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza 7 marca w piątek o godzinie 19 na koncert zespołu Orkiestra Samantha. Muzyka, jaką grają, to wypadkowa fascynacji folkiem irlandzkim, szantami i własnymi doświadczeniami morskimi. Natomiast 9 marca w niedzielę o godzinie 19 zapraszamy na koncert grupy Naman, próbującej najnowszą płytę zespołu. Naman to generująca niesamowitą energię i silny emocjonalny przekaz formacja z Lubina, tworząca od kilku lat szeroko pojętą polską scenę reggae. W piątek, 14 marca o godzinie 19 wspólny koncert wrocławskiej formacji Przeciwziemia i lubińskiej Nerwokainy. Zapraszamy do klubu pod Muzami. Więcej na www.ckmuza.eu. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.